Cześć, witam Was serdecznie. Na szybko robię taki wakacyjny materiał pstrągowy, ponieważ takie było od Was jedno pytanie, a że sezon pstrągowy dobiega nieubłaganie końca, więc tak jeszcze na szybko chcemy coś wrzucić. Pytanie było kierowane do mnie i w zasadzie do Maćka, ponieważ łowimy na microgamy, ale to są kije bardzo delikatne. Mimo tego, że udało mi się nie tak dawno na ten kijek wyholować potężną, ogromną głowacicę, to pytaliście o jakiś kij pstrągowy, który będzie zarazem delikatny, będzie można nim łowić wszechstronnie, czyli gumka, wobler, jakaś obrotówka, ale będzie miał też zapas mocy. Przeszukałem naszą ofertę, wybrałem jeden taki model i z nim właśnie wybrałem się nad wodę. Wędka z serii SG4 UltraLightGame 198 cm, 2 do 8 gramów. Bardzo podobna gramatura, jak też długość do wędek, które na pstrągi zawsze zabieram. Natomiast tutaj ten torejowski blank jest troszeczkę mocniejszy, wydaje się mocniejszy na pierwszy rzut oka. Miałem pewne obawy, czy ten kij sprosta właśnie takim wymaganiom, czyli bardzo filigranowe, delikatne łowienie, jednocześnie z zapasem mocy. Przekopałem wszystkie wędki, jakie mamy w ofercie i wybrałem tą jedną, tak jak powiedziałem wcześniej, z pewną obawą, ale spisuje się rewelacyjnie. I skutecznie łowię zarówno woblerem twitchingowym, zarówno błyską obrotową, jakąś wahadówką, ale jeśli trzeba naprawdę te przyklejone gdzieś do dna pstrągi kusić przynętami gumowymi na niewielkich główkach jigowych, to także dają sobie radę. Dla mnie najważniejsza informacja jest taka, że jest bardzo czuła. No mówię, tutaj strzał wygląda jak strzał sandaczowy, kopniak jest o wiele mocniejszy niż na microgamie i to mi się bardzo podoba. Ryby z niej nie spadają, bo jest dynamiczna. Mam nadzieję, że uda się coś pokazać, żebyście zobaczyli, jak ta wędka zachowuje się pod rybą. Może małą i dużą, może jedną albo drugą. Natomiast naprawdę jest to produkt warty polecenia tym wszystkim, którzy stawiają na uniwersalność, bo po zakończeniu sezonu pstrągowego ta wędka na pewno przyda Wam się na okoniach albo bardzo lekkich sandaczach. O to pytaliście właśnie, żeby miał zapas mocy, ale w dalszym ciągu dało się połowić nawet takie niewielkie ryby. Strzał na tym kijku naprawdę przypomina strzał sandaczowy. Ma potężny zapas mocy, bo o to pytaliście, ale jeśli biorą tylko takie małe rybki, to też jest frajda. O! Co to się tu wydarzyło? Nie. Ale kijek pięknie amortyzuje. Ale pięknie strzelił pod samymi nogami. Kijek to wytrzymał, a no mówię, branie jak petarda największego sandacza. Coś pięknego. Kijek naprawdę rewela. Tęczak, bo tęczak, ale walczył dzielnie, jak każda sportowa ryba. Zasługuje na to, żeby wrócić do wody. Wprawdzie przyjechaliśmy na potoki, ale taki piękny tęczak się trafił, więc niech wraca po prostu do siebie. Nie wiem, jak bardziej Was przekonywać do tego kija. Sezonu zostało raptem miesiąc z haczykiem, więc lećcie do sklepu, bierzcie i zapewniam, że jak się skończy sezon pstrągowy, to 1 września weźmiecie ten kijek albo na bardzo lekkie sandacze, albo naprawdę rewelacyjny kijek okoniowy to będzie.